Боже, Ти przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, a Syna naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wyjednała z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia. Spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę, nosili w sobie podobieństwo do Niego. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. To znak, że skończyło się stare, a rozpoczyna nowe. Bo choć świat się nie zatrzymał, to jednak śmierć Jezusa zmieniła oblicze tego świata. On już nie jest taki jak wczoraj. Szatan został pokonany, śmierć została pokonana i grzech został pokonany. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Na którym zawisło zbawienie.